Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem, że tak powiem, z serii Kasia poleca. Postanowiłam kontynuować tę serię, bo parę z Was powiedziało, że o, fajny pomysł, więc dzisiaj znowu robię dla Was odcinek i w tym odcinku, czy nie wiem, czy mam to nazwać odcinkiem, czy coś takiego, nazwę to odcinkiem. A więc w tym odcinku przychodzę do Was z chyba najlepszą książką, jaką kiedykolwiek czytałam i ja tu jestem z Wami w 100% szczera. To ma być 100%, okej, niech to będzie 100% nasze, więc w 100% szczera. Jest to książka Gwiazd naszych wina, napisana przez John Green. Ja tą książkę dostałam już długi czas temu, ponieważ dostałam ją na święta. Tam kiedyś mówiłam chyba w jakimś filmiku, że ja mogę czytać książki parę miesięcy. I to była taka książka, ale to nie chodzi o to, że ta książka była zła, bo ja bym mogła ją przeczytać w jeden dzień. To jeżeli ktoś mi nie przeszkadza, to ja naprawdę mogłabym ją przeczytać za jednym razem, bez żadnych przerw. Ale ja taka jestem, że ja po prostu książki czytam długi czas. Parę dni temu w tej książce zostało mi jeszcze tyle kartek do przeczytania. Tyle kartek przeczytałam w jeden dzień. Dlaczego? Bo chciałam zdążyć na premierę filmu. To było w ogóle porażką, bo film nie był wtedy, kiedy myślałam, że będzie i dopiero idę za parę dni na ten film. No ale nic, przeczytałam koniec książki w bardzo krótkim czasie i mówię wam, że płakałam i to chyba nie jest dla was żadną niespodzianką, ale przejdźmy teraz do książki. Ja ogólnie chciałam przeczytać tą książkę, bo widziałam dużo dobrych opinii. Wiedziałam, o czym jest, ale nie wiedziałam do końca, co się w niej stanie. A więc nie chcę wam za dużo zdradzać, bo wiem, że jeżeli powiem wam, co się stanie, to już nie będziecie chcieli jej przeczytać. Ale ogólnie książka opowiada o dwóch nastolatkach, którzy mają raka. U tej dziewczyny ten rak jest widoczny, u chłopaka przeciwnie, nie jest w ogóle widoczny. W tym momencie, kiedy się razem spotykają, to książka wtedy zaczyna być bardzo ciekawa. Nie musimy na to długo czekać, bo to dzieje się chyba na początku książki, więc już od początku książki praktycznie chcemy więcej. Ja ogólnie uwielbiam takie książki, które mają jakieś przesłanie, można się z nich czegoś nauczyć. To samo, jeżeli chodzi o filmy. Ale wydaje mi się, że książki bardziej do mnie przemawiają, bo wtedy wyobrażamy sobie to po naszemu. Nikt nam nie pokazuje, co mamy widzieć, co mamy słyszeć, a tutaj w książkach my sobie to wszystko tworzymy. Ja tę książkę skończyłam czytać parę dni temu i ona nadal ze mną została. Nie wiem, jakoś się z nią związałam. Ta książka jest wymyślona, to nie jest żadna prawdziwa historia, to się nie zdarzyło naprawdę, ale nadal czuję, że jakoś że coś mnie nauczyło. Wydaje mi się, że ta książka mnie tak poruszyła, ponieważ to może zdarzyć się praktycznie każdemu. Może nie dokładna historia, ale choroba. Ogólnie powiedziałabym, że książka przez połowę książki jest wesoła. Mimo tego, mimo sytuacji, że oni mają raka, że potem, kiedy coś się dzieje, książka robi się smutna. Więc mamy taki miks szczęścia i smutku. Ta książka się spodobała, ponieważ otwiera nam oczy na to, jakie ludzie mają życie. I to życie może nie jest jakieś szczęśliwe, może nie jest kolorowe, ale oni jakoś znajdują sposób, żeby nadal czerpać z niego jak najlepiej. Mimo tych wszystkich trudnych spraw, ci ludzie w tej książce znajdują powody do szczęścia i jeżeli porównujemy sobie nasze życie z życiem bohaterów, to chyba podnosi nas trochę na duchu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze życie jednak nie jest takie złe, jakie myśleliśmy, że było. I przestajemy tak narzekać, przestajemy mówić, że nie wiem, mamy najgorszych rodziców, że nie pozwalają nam wychodzić, że musimy odrabiać lekcje, że musimy chodzić do szkoły i zdajemy sobie sprawę, że te małe rzeczy, które nas wkurzają, to tak naprawdę nic w porównaniu do tego, co przechodzą bohaterzy w tej książce. Najlepsze jest to, że to, co bohaterzy w tej książce przeżywają, to nie jest coś zmyślonego, to jest, to są realia tak naprawdę, bo są tacy ludzie, którzy mają raka, są takie rodziny, które muszą na to wszystko patrzeć, to naprawdę nie jest coś, co my chcielibyśmy przeżyć. W porównaniu do tych naszych katastrof, tak naprawdę nie mamy żadnych poważnych problemów, przez które, nie wiem, nie chce nam się żyć. To, co ja lubię w tej książce, to na pewno to, że możemy zobaczyć, jak czują się różni bohaterowie. Jak czuje się rodzina,
jak czują się znajomi, przyjaciele i najważniejsze, jak czują się główni bohaterowie. Więc poznajemy te wszystkie strony. Chyba głównym powodem, dlaczego urzekła mnie ta książka, to to, że ci bohaterowie są normalnymi ludźmi. Ludźmi, których możemy zobaczyć na ulicy. Też ten styl mówienia, że tak powiem, nie odróżnia się jakoś od konwersacji, którą prowadzę z inną osobą. W pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że to moglibyśmy być my, bo autor tej książki na pewno wprowadza nas w taki stan normalności. Pod koniec książki nie mogę obejść się bez łez. To chyba normalne w moim wydaniu, a czy nie pod koniec książki, bo sytuacja, która sprawia, że chce mi się płakać, nie dzieje się pod koniec książki, ale wydaje mi się, że wtedy też otwiera nam to oczy na to, jak mogą się czuć bohaterowie po tym, co się właśnie stało w książce. I wydaje mi się, że te ostatnie słowa książki tak naprawdę do mnie dotarły. Ja wyniosłam z tej książki, że może nie zawsze jest szczęśliwe zakończenie, ale możemy znaleźć pozytywy mimo tego, że jesteśmy otoczeni negatywnymi wydarzeniami. No, nadal możemy znaleźć pozytywne rzeczy w życiu i chyba to pomaga nam przejść przez życie. Kiedy widzimy pozytywne rzeczy, kiedy te negatywne rzeczy nie stają nam na drodze. I jeszcze zdecydowanie to, żeby... Może to zabrzmi tak, nie wiem, dziwnie, ale żeby się nie poddawać, mimo wszystko, co się stanie, żeby się nie poddawać i po prostu uczyć się na tym, co się stało. A więc to już by było na tyle mojej gadaniny o tej książce. Mam nadzieję, że może jakoś Wam się spodobał ten filmik jakimś sposobem. A więc tak, niedługo już mam zamiar iść na film. Jestem bardzo podekscytowana i ogólnie premiera w Anglii jest strasznie, strasznie późno, bo chyba nawet w Polsce jest wcześniej, co jest moim zdaniem nie fair, bo bardzo chcę zobaczyć ten film jak najszybciej. To, co będzie działo się na filmie, to będzie masakra, bo wiem, że będę mega płakać, biorąc pod uwagę to, że płakałam na samym zwiastunie filmu, co jest idiotyczne, ale okej. A więc to już by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie jakiś komentarz może. Będzie mi bardzo miło. I tak, to już było wszystko, więc widzimy się następnym razem. Pa, pa!